Cześć wszystkim, witam na moim kanale. Dzisiaj będzie ciekawy odcinek, bo będzie o wystawkach, ogłoszeniach, o tym, co znalazłem, czego nie znalazłem, co dostałem. Będę próbował to spieniężyć, pokażę wam, czy da się na tym zarobić. O ogrodzie dzisiaj nic nie będzie, więc to nie będzie odcinek mieszany, to będzie cicho tam. Odcinek będzie tylko i wyłącznie o rzeczach, które znalazłem i które dostałem, i o sprzedaży tego wszystkiego. Zaczniemy mocnym akcentem, bo za chwileczkę jadę po grill, który jest do oddania. Grill marki Weber. Jest to grill gazowy, używany. Trzeba będzie go wyczyścić i spróbujemy go sprzedać. Grill jest do oddania. Pan stwierdził, że jeżeli go nie odda, to go wyrzuci na śmieci. A ja stwierdziłem, że jest to warte mojej fatygi i tego, żeby po niego podjechać 18 km w jedną stronę. Więc za chwileczkę będziemy atakować. Pokażę wam wszystko, co i jak. I mam nadzieję, że w końcowym etapie pokażę wam po prostu, jaką wyszedł i czy się sprzedał, to najważniejsze, i za ile. Więc zostańcie ze mną. Miłego oglądania. Kapeczkę rozpadało. Taki oto zestaw dostałem. Jest to sprzątać, ale zobaczymy, czy odpala wszystko, czy działa. To jest duży grill, myślałem, że to jest ten mniejszy, ale to jest ten duży model. Wyczyszczę i pokażę, jak wygląda. Grill już w wannie. Teraz czyścimy. Pełna jakiś pleśni, trochę rdzy. Wyczyścimy to i przepalimy. Tak wygląda środek. Tak wyszedł grill po czyszczeniu, po złożeniu. Jest już wystawiony. Szału nie ma, ale może ktoś to będzie chciał wziąć. Zobaczymy. Muszę tą klapę jeszcze doczyścić. No i starter nie działa, nie? Ten elektroniczny. No i tak, odnośnie tego grilla, tu za chwileczkę wam wezmę i zapakuję kilka zdjęć, żebyście mogli zobaczyć, jak wyglądał przed czyszczeniem, po czyszczeniu, no i w momencie sprzedaży. Na pewno się znajdą ludzie, którzy powiedzą, że to było ustawione, albo że grill był syfiasty i że w ogóle... Oczywiście ten grill nie był nowy, ten grill był używany i długo stał. Ja go wyczyściłem tyle, ile mogłem. A ten pan, który go kupił, był, oglądał, obejrzał z każdej strony dwa razy i był zadowolony z ceny, zadowolony z zakupu, więc czemu ja mam być niezadowolony? Sprawa grilla już jest zakończona. Grill właśnie przed chwilą został sprzedany. Pan przyjechał zadowolony, nie wybrzydzał. Troszeczkę zjechałem z ceny, żeby był wilk syty i owca cała. Za chwilę wam pokażę. Grill został wystawiony za 95 euro, a tu mamy 90. Więc 5 euro zostało upuszczone z ceny, żeby pan był zadowolony. I chyba wszyscy szczęśliwi. Ja trochę pracy włożyłem, żeby go wyczyścić, a teraz dalej będzie mógł sobie śmigać i piec kiełbaski. A to. Kaczki na dachu. Jak żyje, takiego czegoś nie widziałem. Kaczor. No i nadszedł ten dzień, kochani, że robię porządki w piwnicy. Postanowiłem kilka rzeczy sprzedać. No bo jak mają leżeć to i zajmować miejsce, to nie ma to większego sensu. Zaraz pokażę wam, co dokładnie będę sprzedawał. Więc tak, na pierwszy ogień idzie ten odkurzacz. Stwierdziłem, że nie chcę mi się do niego kupować lodowarki. Skoro i tak w domu mam dwa odkurzacze i
trzeci jest mi zupełnie zbędny. Więc ten odkurzacz, tą wiertarkę na akumulator, mam dwie inne też wiertarki, które jedną z nich tak naprawdę używam jak muszę, druga leży i ta też leżała już z półtorej roku i nie zanosiło się na to, że będzie ona w użyciu, więc stwierdziłem, że ją spieniężę. No i trzeci fant, no to ten telewizor Philipsa. Spróbuję go upłynnić, zobaczymy. A jak nie, to go... No bo pytałem się wszystkich, czy ktoś nie chce go, ale nikt go nie chce. Wszyscy mają telewizory, więc może ktoś go za, nie wiem, za 10 euro kupi. A jak nie, to pójdzie na wystawkę. Wcześniej pokazywałem wam, za ile pożył ten grill. Z tego grilla to jestem naprawdę zadowolony. Ale mam mordę zmęczoną. O Jezu. Zobaczymy, za ile to pójdzie. Na pewno wam pokażę, dam znać. I czy w ogóle pójdzie, bo teraz ciężko jest ze sprzedażą. Ludzie niechętnie kupują, niechętnie wydają pieniądze. Jeżeli nie muszą. Zobaczymy. Dam wam znać. Witam wszystkich w kolejnym dniu. Dzisiejszy dzień jest lepszy. A czemu jest lepszy? Bo ja jestem wyspany i wypoczęty. Właśnie idę sobie z psem na spacer. Pójdziemy na moją ulubioną miejscówkę, gdzie zawsze są jakieś wystawki. I będziemy patrzeć, co tam jest i czy coś tam jest. Jeżeli coś tam jest, to wam pokażę. I tyle. A odnośnie reszty ogłoszeń za chwilę powiem, co i jak. No i zobaczcie. Jestem na mojej starej miejscówce. Niko, nie ciągnij. Nie ciągnij, wariatunciu. Jest tu parę rzeczy. O. Jakieś doniczki widzę. Za chwilę zobaczę to dalej, ale pies musi się załatwić. No i tak jak widzieliście, trochę rzeczy tam stoi. Nie zaglądałem, bo tutaj teraz wywożą. O kurczę, jakie światło. Bo teraz wywożą tutaj z tego domu starców różne rzeczy. To mówię, nie będę łaził, ale... Zostaw, Niko. Ale wieczorem jeszcze będę szedł na rundę z psem, to przejdę się, nagram wam dokładnie, co tam jest i czy coś tam jest. A jeżeli dziwicie się, że w tak piękną pogodę słoneczną jestem i w czapce, i w kapturze, to się nie dziwcie, bo jest 9 stopni i strasznie wieje i mi jest zimno w moją łysą mecynę. Do później. Jeszcze szybka spowiedź odnośnie tych rzeczy, które były na początku materiału, które miałem wystawić na ogłoszeniach. Ogłoszenia są wystawione już od dwóch, trzech dni. Ludzie się odzywają, pytają, targują. Najlepiej to by chcieli za darmo, z dostawą, pod dom oczywiście. Więc na razie stwierdziłem, że na szybko nie ma co sprzedawać, to nagle to po diable. Ogłoszenia są, zobaczymy, może ktoś da troszkę więcej. Jak nie da więcej, to zawsze mogę taniej sprzedać. I tyle. Tutaj na pewno dodam wam zdjęcie jakieś z tych ogłoszeń, które tam dodałem, żeby nie było, że jestem gołosłowny i że pewnie żadnych ogłoszeń nie ma. Są ogłoszenia, są. I tak to wszystko wygląda. No, te doniczki jeszcze całkiem spoko. Ale ogólnie... Sywkiła i mogiła. Jak to mówią, nic ciekawego nie ma. No ale jest tego sporo. Czyli jest szansa, że będą dalej wystawiać i dalej jakieś fajne rzeczy będzie można tu znajdować. Będę tu na pewno zaglądał i będę obserwował, jak się sytuacja rozwija. No i to by było na tyle. Pokazałem wam to, co mogłem. W następnym odcinku możliwe, że będzie coś na temat tego, za ile co sprzedałem, o ile w ogóle coś sprzedam. Będę się starał, żebyście byli na bieżąco. Trzymajcie się, hej!